Beta nowej aktualizacji Return of the Enwy startowała w nocy. W opisie zostawiam link do poradnika, w jaki sposób uzyskać wczesny dostęp do Eye of the Storm, a teraz pokrótce zobaczymy co nowego. Aktywowanie trzech lunarnych ołtarzy uwalnia od teraz energię kuli, która wpływa na nasz świat, rozpoczynając burzę księżycową, zmieniając zegar w grze na bliższy wpływowi księżyca. Sama burza księżycowa pojawi się na waszej mapie, dlatego dość łatwo będzie wam ją znaleźć. W jej wnętrzu biega nie kto inny niż cholerny Robert Wokstaff, który nawet nie przedstawia się survivalistom i zaciąga ich do pracy. Sam quest Wokstaffa omówię w innym filmie, gdyż w trakcie bety wiele może się zmienić. Pomoc Wokstaffowi ma pozwolić na opanowanie energii wyzwolonej przez trzy ołtarze na wyspie lunarnej, jednak księżycowi to się nie podoba. Tutaj do gry wkracza nowy boss, Celestial Champion, stwór o kilku formach, aktywowanych po jego śmierci. Każda forma ma przynajmniej kilka ataków, mogących zniszczyć gracza nawet na hita. O tym szefie, jak i niesamowitym dropie z niego, również po wyjściu z bety. Pamiętajcie, że to jedynie film informacyjny, poradniki pojawią się, gdy twórcy w pełni wydadzą aktualizację, ponieważ do tego czasu wiele może się zmienić. Dodatkowo lore. Słodki Jezusku, Wokstaff desce. Będzie się działo.